warsztaty fotograficzne w ramach serii warsztatów Potęga Marzeń. Warsztaty miały dwa dni realizacji. Pierwszy dzień był skupiony na obrazie i uczestnicy pracowali na swoich zdjęciach, które wzbogacali o znalezione wycinanki, składali z tego kolaże. I ten pierwszy dzień miał być taką pracą trochę arteterapeutyczną, trochę ze skupieniem na sobie, na swoich emocjach. Natomiast drugi dzień warsztatów skupiał się na medium fotografii, a konkretnie na technice cyjanotypii, która jest techniką historyczną, XIX-wieczną, ale taką bardzo prostą do zrobienia. Można ją zrealizować spokojnie w warunkach właśnie warsztatowych, ale również w domu. I daje taki niesamowity, piękny, niebieski obraz. A jak się nazywa? Krzysztof Probak. Ćwiczyłem trochę. Co ćwiczyłeś? Tą wypowiedź na początek. Okay, super. Jak się trener gości nazywa? Krzysztof Chrobak. Dobrze. Trener nasz, Kupnika? No tak, Krzysztof Lipecki. Super. Dobrze jest. Ja tutaj, tak jak mówiłem, prowadzę konferencje prasowe po meczu Hutnika Kraków. Zawsze jestem tutaj wsparciem dla tej drużyny i wspieram drużynę na tyle, ile mogę. Zablokuj go! Przed tymi konferencjami tak trochę się stresuję, ale to nie, na zewnątrz tego nie widać, bardziej od środka, ale zawsze mam motywację, że wiem, jak to będzie, wiem, jak wszystko się udaje. Jestem mężczyzną, mam krew bojową i zawsze będę to potwierdzał, bo zawsze jestem taki, że lubię przezwyciężać strach. Ale Janku, proszę. Jak będziemy gotowi, bardzo proszę o informację. Pomysł na jakby w ogóle rozpoczęcie takiej współpracy gdzieś tam zrodził się zupełnie przypadkowo. Śledząc media klubowe różnych drużyn, patrzyłem, zerkałem, jak wyglądają u nich konferencje prasowe, jakie osoby tam działają w mediach. I w pewnym momencie dostrzegłem taki wyścig pomiędzy niektórymi klubami. Jakby mniej było tej pasji, mniej kompetencji, a coraz więcej tam pojawiało się urody i gdzieś taki wyścig na ładność. I wtedy zacząłem się zastanawiać, że jednak zupełnie to nie jest kierunek, w którym my tutaj chcemy działać. I pomyślałem o tym, żeby też dać szansę, bo wiadomo, że mamy wspaniałych tutaj osoby reporterów, ale żeby dać szansę też komuś, kto komuś z pasją. No i odezwałem się, kojarzyłem właśnie, że w Hucie działa Stowarzyszenie Tęcza. Odezwałem się do nich i no, lepiej niż na Janka nie mogliśmy trafić. Jesteśmy w Podolinie B3, Janek Zawartka oraz trener gospodarzy pan Krzysztof Lipecki. Janek, oddaję ci głos. Witam trenera gospodarzy pana Grzegorza Lipeckiego i gratuluję meczu i wygranej. I proszę o komentarz na temat meczu. W pracy bardziej mi się podoba otoczenie miłych ludzi,
uśmiechnięte twarze i zawsze będę to podkreślał i zawsze będę tutaj radośnie wiwatował na tej hutnika. No i mam nadzieję, że wszyscy będą mi pomagać, a jak nie, to ja też sam dam radę. Biblioteka Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida położona jest w dzielnicy 15 miasta Krakowa w Mistrzejowicach na osiedlu Złotego Wieku. Od listopada 2021 roku biblioteka była nieczynna dla czytelników ze względu na remont. Było to wydarzenie o tyle ważne, że były to pierwsze działania modernizacyjne na tak szeroką skalę od początku powstania biblioteki, a zatem od 1974 roku. Proszę Państwa, jest mi naprawdę strasznie miło, że w takich pięknych wnętrzach tyle powietrza, tyle przestrzeni, tyle pięknych książek. A jeszcze niedawno pamiętamy, że no było tutaj i ciasno, i tak zgrzebnie, jako że jest to pierwszy remont generalny, kapitalny, odkąd ta biblioteka funkcjonuje w tym miejscu. Także sentymentem tutaj wracam, zwłaszcza, że no jak jest tak pięknie i patio pięknie i ludzie uśmiechnięci, no to cóż więcej człowiekowi potrzeba. Mam wrażenie, że zyskała dużo przestrzeni, dużo biblioteka jest po prostu bardzo sensownie to wszystko ustawione, są cudowne kolory, wolny dostęp do półek. No jest to, o czym po prostu myśleliśmy, czego nam brakowało. Pięknie, ale się cieszymy. Super, ale.